Super Pers to pojazd, który no, zaliczał się do grona moich ulubionych czołgów. Uwielbiałem nim grać i naprawdę zawsze dawał mi frajdę, co zresztą też możecie zobaczyć tutaj. Ja na niewielu pojazdach mam trzy odznaki biegłości, a Super Pers należy do tego grona, na którym te trzy odznaki biegłości udało mi się wbić. Jednak w związku z matchmakingiem, który nie jest zbyt łaskawy dla czołgów premium z preferencyjnym matchmakingiem przez losowania częste na ósemki i dziewiątki, gdzieś w ostatnich miesiącach, kilkunastu nawet, Super Persa odstawiłem. Teraz jednak buff, jaki Wargaming zafundował tej maszynie, skłonił mnie do tego, żeby ponownie pograć tą maszyną i jakie są moje przemyślenia, zapraszam do materiału. Cześć, witajcie. Moi drodzy, na wstępie tylko powiem, że kamuflaż, który widzicie tutaj, był do zgarnięcia z okazji 10-lecia WOT. Bitwy, które zobaczycie, są bez tego kamuflażu, bo dopiero na streamach mi widzowie przypomnieli, że czy mam ten kamo, bo przecież był do zgarnięcia i faktycznie go założyłem. Czy jest ładny, czy nie, to już kwestia gustu, oczywiście jak zawsze. Ja po prostu ubrałem mojego Super Persa w to kamo, no bo była taka możliwość. Super Pershing, jedna z najstarszych premek, czołg, który był wielokrotnie zmieniany, czołg, który kiedyś był potęgą, czołg średni, którym grało się zazwyczaj jak czołgiem ciężkim, tani pojazd, co też oczywiście jest dużą zaletą, do tego przejdę. Super Persa ludzie albo kochali, albo nienawidzili. Ja należałem do grupy osób, która Super Persa uwielbiała. Weakspoty dobrze nam znane, czyli no, charakterystyczny tutaj włas, do tego jeszcze karabin maszynowy, a niestety też obecnie i dolna, i górna płyta również, jeżeli oczywiście dysponujemy odpowiednią penetracją, więc Super Pers na pewno nie jest czołgiem aż tak pancernym jak jeszcze kiedyś, do tego przejdę. Jeśli chodzi o załogę, mamy tutaj 5 załogantów, 4 stopowej maszyny amerykańskiej wśród medów, czyli M48 Patona, no i radiooperator, który zostaje nam po Patonie 9 poziomu. Załoga dość dobra, nawet bardzo dobra, 98% jest tutaj 5 perka, więc powoli kończę 5 perk na załodze z Patona, 95% na radiooperatorze, no bo jednak M46 Paton, radiooperator z tego czołgu, no nie jest potrzebny na wielu innych pojazdach. Jeśli chodzi o wyposażenie, ja gram na stabilizatorze, dosyłaczu i optyce. I teraz dlaczego tak? Bo po prostu lubię mieć na Super Persie dobry zasięg widzenia. Ogólnie lubię mieć w tej grze dobry zasięg widzenia, bo pozwala mi to też przy robieniu sporej asysty zarabiać dzięki temu lepiej kredyty i z taką załogą, z takim wyposażeniem, z racjami bojowymi zasięg widzenia wynosi 485 metrów. Oczywiście nie mówię, że jest to idealny zestaw, to jest zestaw po prostu, który mi odpowiada. Wiem, że niektórzy grają na przykład na turbo na tym czołgu, mimo że Super Pers dostał buffa do mobilności, żeby jeszcze bardziej dać tutaj odczuć tego buffa, żeby odczuć, że pojazd ten zyskał naprawdę sporo na mobilności. Niektórzy grają z wentylacją i to też jest jakaś z opcji. Niektórzy grają na HP-kach, no różne są warianty. Ja lubię taki najbardziej. Nie zakładałem różowych modułów, dlatego że Super Persem do tej pory zazwyczaj grałem na tym wyposażeniu, więc chciałem porównać sobie pojazd przed buffa z pojazdem po buffie na takich samych modułach. Można by jeszcze mocno podkoksić ten czołg właśnie dając tu moduły mocniejsze. Co do racji bojowych, to tutaj oczywiście to jest też działanie na własne ryzyko, że tak powiem. Oczywiście pojazd zyskuje, ale ponieważ jest to pojazd amerykański, to dostając od boku w tę stronę czy w tyłek, możecie się zapalić. Tak samo przyjmując od artylerii,
pojazd ten potrafi się zapalić. Warto o tym wspomnieć. Dyrektywę tutaj też, jeżeli ktoś chce jakąś wybrać, ja ze względu na to, że wydaje mi się, że ta stabilizacja działa, mogłaby być jednak trochę lepsza, dałem dyrektywę do strzału z biodra. Przy takiej załodze, przy takim wyposażeniu mamy pojazd, który dysponuje DPM-em wynoszącym 2228, 10 stopni depresji, 20 elewacji. Tutaj nie ma absolutnie co narzekać. Ładowanie działa 6,46, czyli 6,5 sekundy. Działo strzela za 240, podstawowa pena to 202 mm, penetracja na pociskach premium 258, czyli bardzo dobra penetracja, która, biorąc pod uwagę, że Super Persa rzuca tylko do dziewiątek, no wystarcza na wszystko i Super Pers na pociskach premium zawsze to była maszyna, no naprawdę mocna. Zmiany, jakich doczekał się Super Pers, to poprawienie obrotu wieży, zmniejszenie rozrzutu i przede wszystkim znaczące zwiększenie mocy silnika, co ma bardzo duży wpływ na grę tym czołgiem. Ale zanim przejdziemy do tych zmian, zanim przejdziemy do tych odczuć, w ankiecie i wśród wielu opinii, które gdzieś tam czytałem wśród waszych komentarzy, pojawiło się, że Super Pers teraz to jest kozak, bardzo dużo zyskał. W moim odczuciu osoby, która ma rozegrane na Super Persie ponad 500 bitew, osoby, która grała na Super Persie przez pryzmat wielu różnych lat, w różnych okresach, ten czołg zyskał zdecydowanie, ale osobiście wydaje mi się, że T34-3 zyskał jeszcze więcej. Przepaść ze szrotu, jakim był kiedyś, poprzez czołg, który był taki sobie, do czołgu moim zdaniem bardzo dobrego, jest bardzo duża. Natomiast Super Pershing, no na pewno mobilnościowo zyskał bardzo dużo i to idzie odczuć, ale ja go po prostu zawsze lubiłem. Dla mnie to był zawsze dobry czołg. Tyle, że niestety zmieniło się środowisko gry, a co za tym idzie, też wy musicie, grając Super Persem obecnie, zmienić trochę styl grania i zapomnieć o tym, jak grało się kilka lat temu. Dlaczego? No bo kiedyś Super Persem to grało się na ostro, na pancerz, i wtedy można było robić zdecydowanie więcej takim stylem gry niż dzisiaj. No bo doszło dużo innych maszyn i zmienił się matchmaking. Kiedyś częściej spotykaliście szóstki, kiedyś częściej spotykaliście siódemki. Teraz niestety problem czołgów z ułomnym matchmakingiem polega na tym, że jeżeli chcecie grać takimi czołgami, musicie liczyć się z tym, że głównie będziecie rzucani na losowania z poziomami ósmymi, ewentualnie na tiery ósme oraz dziewiąte. Czekajcie, bo zostałem trochę wybity z rytmu. Łyczek kawki. No. Wracając do tematu. Mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądało. Głównie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że przez te wszystkie lata i przez ten obecny matchmaking musicie zmienić podejście do grania Super Pershingiem. Ja musiałem zmienić podejście do grania Super Pershingiem, bo jeżeli rzucało mnie na ósemki, w tym na wiele TD-ków czy czołgów z dobrymi działami, nie mówiąc już o ósemkach i dziewiątkach, i chciałem grać po staremu, czyli a ja tu jestem cwany, ja mam pancerz, ja was wszystkich zabiję, to najczęściej kończyło się tym, że dostawałem po prostu strzały w Super Pershinga, traciłem HP-ki i szedłem do garażu. I koniec. I tak się kończyło rumakowanie. Pancerz Super Pershinga jest na tyle słaby przy losowaniach na mocne ósemki i dziewiątki, że jesteście przebijani po prostu czy to w dolną, czy nawet w górną płytę przez pojazdy, przez TD-ków, przez działa TD-ków, które są bardzo mocne, a TD-ków ósmotierowych jest dużo, bo jest dużo TD-ków premium, jak Scorpion, jak Su. Teraz jeszcze jak ogrywałem ten pojazd, no to RHM-ów bardzo dużo. I oni nawet przebijają nas bez większych problemów na zwykłej amunicji, nie mówiąc o goldzie. Dziewiątotierowe pojazdy, które mają też często działa dziesiątych tierów, tym bardziej nie mają problemu z Super Pershingiem i nie muszą celować nas po słabych punktach, bo to, że mnie ktoś przebije w weak spot na Super Pershingu, no to jest coś, do czego jestem przyzwyczajony. Ale jeżeli ja mam dystans połowy mapy na przykład, widzi mnie TD-ek i przebija mnie bez problemu od przodu w dolną płytę czy w górną płytę, po prostu strzelając z Super Pershinga w momencie, kiedy ja muszę skupić na niego, żeby strzelić go za 240, o ile w ogóle trafię, no to bywa irytujące. Też przy takich losowaniach na ósemki i na dziewiątki wasza bazowa penetracja wynosząca 202 mm może nie wystarczać, a to oznacza, że musicie korzystać z amunicji premium. Penetracja na amunicji premium jest na tyle dobra, że sobie poradzicie praktycznie z każdym przeciwnikiem, ale oczywiście przez to, że będziecie używać więcej amunicji premium, no to zarobicie mniej kredytów, więc to jest też niestety
rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Dlatego też na ósemkach i na dziewiątkach trzeba grać tym super pershingiem i jednak spokojniej, jednak starać się może zagrać na początku trochę bardziej powoli, trochę bardziej asekuracyjnie, gdzieś tam starać się kogoś wesprzeć, nie jechać samemu. I też dlatego właśnie lubię taką grę z optyką i z dobrą załogą, no bo wtedy mogę czasami na niektórych mapach też coś pospotować i przyczynić się do wygranej, do zebrania expa, czy chociażby do zarobienia kredytów z asysty. I wydaje mi się, że dopiero kiedy tak to zrozumiałem i poszedłem i po prostu przyzwyczaiłem się do tego, to tym super pershingiem zaczęło mi się znowu grać okej. Oczywiście jest to upierdliwe, no bo jeżeli nie byliście do tego przyzwyczajeni, to trzeba jednak zmienić swój styl gry, ale zacząłem rozumieć, dlaczego Wargaming poszło w stronę zbuffowania prędkości dla tego czołgu, no bo jednak, gdyby znowu grzebali przy pancerzu, no to pojazd ten przy losowaniach na siódemki i na szóstki byłby jeszcze za mocny, a no bo żeby być, mieć mocny pancerz przeciwko ósemką czy dziewiątką, to musiałby on być zwiększony już do zbyt dużych wartości. Przez to, że Wargaming teraz zbuffował mobilność, to nawet jeżeli mamy sytuację gorszą, nawet jeżeli wybierzemy stronę, na której powiedzmy są przeciwnicy, z którymi nie chcemy walczyć, to możemy się przestawić. Kiedyś było tak, że super persem jechaliśmy w jedno miejsce i przestawienie się, ucieczka, zmiana miejsca bitwy zajmowała tyle czasu, że to było już coś bardzo irytującego, zwłaszcza w dobie szybkich, jednostronnych bitew. Teraz super persem można się przestawiać. Można zmienić stronę. Owszem, nie jesteście demonem prędkości, nie śmigacie jak czołg lekki, ale ta mobilność daje wam, już ta poprawa mobilności daje wam możliwość do tego, żeby się przemieścić, żeby uciec, żeby patrząc na minimapę stwierdzić, że lepiej będzie pojechać na inną flankę, a jeżeli na przykład zamiast optyki będziecie grali z turbiną, no to tym łatwiej będzie wam takie akcje podejmować. Drugie oblicze Super Pershinga to jest moim zdaniem oblicze Super Persa przy losowaniu na topkę-topkę, czyli kiedy wy jesteście ósemką, kiedy macie siódemki, macie szóstki, wtedy można zagrać po staremu, można zagrać na pancerz. Oczywiście weak spoty są znane, ale wtedy ten pancerz czuć jeszcze i można przycisnąć, można być czołgiem napierającym, można grać jak czołgiem ciężkim, a mając jeszcze lepszą mobilność pod buffie, jest to o tyle dobre, że jeżeli na przykład ciśniecie, miażdżycie przeciwnika, macie dużą przewagę, to jesteście w stanie cały czas być w grze, a nie okazuje się nagle, że zaczynają was wyprzedzać wasi sojusznicy i wy już nie dojedziecie do uszkodzeń. Takich sytuacji już raczej nie będzie, więc przy takim losowaniu gra w starym stylu Super Pershinga jak najbardziej tak. Przy losowaniach na mocne ósemki i dziewiątki zdecydowanie spokojniej. Przy matchmakingu mieszanym, gdzie macie dziewiątki, ósemki, siódemki, to już trzeba dopasowywać się do sytuacji w zależności do tego, co spotykacie. Wiadomo, jak gracie na szóstkach i siódemkach, no to o wiele mniej używacie amunicji premium i wtedy zarobicie więcej. Dorzucacie do tego asystę, też zarobicie dzięki temu więcej. Więc musicie być elastyczni, musicie się dopasowywać do losowań i wtedy Super Pershing dalej moim zdaniem jest bardzo dobrym pojazdem. Może już nie zachwycam się nim tak jak kiedyś, ale dalej go lubię i to lubię go bardzo, więc tu zdecydowanie zmiana z mobilnością to był dobry pomysł. Jedyne co mnie troszkę zaczęło irytować to działo. Działo, które jednak przy strzelaniu za 240 potrzebuje trochę czasu na skupienie i działo, które ma niby nie najgorsze parametry, jeśli chodzi o celność, ale bywa momentami irytujące. I o ile kiedyś mi to tak bardzo nie przeszkadzało, bo grałem super pershingiem tylko na blisko, starałem się grać na blisko, na pierwszej linii, no to przy małym dystansie do przeciwnika to nawet nie trzeba było skupiać nieraz do końca, nawet ten rozrzut nie był tak irytujący. I dalej, jeżeli gracie na pierwszej linii, to takie macie odczucia. To o tyle, jak już musicie grać przy gorszym losowaniu z drugiej linii, czy bardziej spokojniej grać gdzieś z tyłu, no to wtedy ten czas skupiania, ta celność mogą was delikatnie denerwować, ale jeżeli zaakceptujemy wady tego czołgu, będziemy w stanie dopasowywać się do stylu gry. Myślę, że Super Pershing dalej jest czołgiem godnym polecenia, zwłaszcza że jest pojazdem bardzo tanim, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to ósemka premium, bo on kosztował 7200 golda, a można go nieraz wyrwać jeszcze przy jakich promocjach dużo, dużo taniej, więc za te pieniądze możecie sobie kupić zarabiaczkę, która przy odpowiednim losowaniu da wam całkiem sporo kredytów, przy innym losowaniu no troszkę mniej, no bo trzeba będzie posiłkować się jednak amunicją premium, ale i tak wydaje mi się, że Super Pershing może o wiele więcej
przy penetracji 202 mm bazowych penetracji, jeśli chodzi o zarabianie, niż chociażby IS-6, WZ-111 czy 112, bo wszystkie tamte czołgi mają tylko 186 peny, co przy problemach z losowaniami, jakie mają wszystkie ósemki z preferencyjnym matchmakingiem, bywa wręcz mega irytujące. I lecimy z bitwami. Moi drodzy, mam wam dzisiaj do pokazania dwie bitewki. Nie będę rozdzielał tego materiału na dwa mniejsze filmy, bo wydaje mi się, że akurat tutaj jakoś tak wyszło, że podczas zbierania tych punktów Battle Passa miałem kilka bitew ok, kilka bitew przyzwoitych, ale w sumie dwie takie mi wpadły, które bym chciał tutaj wam zaprezentować. Obie to są bitwy przy losowaniach na topowe tiery, no bo wtedy wydaje mi się, że jednak moc tego Super Persa jest dużo bardziej odczuwalna. Przede wszystkim wtedy mogę wziąć ciężar gry na siebie. Oczywiście przy takim losowaniu jak to z trzema artyleriami jest zawsze duże ryzyko, że no dostaniecie podpałę, bo też przerabiałem takie rzeczy, gdzie M44 mnie podpalała i był problem. No ale jednak to na was spoczywa ciężar przy losowaniach na szóste tiery, żeby wziąć ciężar gry na swoje barki, zwłaszcza jeżeli jesteście czołgiem, który ma trochę pancerza i powinien jednak być czołgiem, no, który gra na pierwszej linii albo gra dość rozważnie z tego pancerza korzystając. Jak widzicie za mną scenerię, no ja akurat nagrywam ten materiał w sobotę wielkanocną. Wy jak go oglądacie, to już jest po świętach Wielkiej Nocy, więc mam nadzieję, że spędziliście je miło w gronie najbliższych osób, a przede wszystkim na spokojnie i zdrowo. No więc ja oczywiście podczas tych świąt zapewne nie streamowałem, bo tam w okolicach ostatni stream planuję na dzisiaj, czyli na sobotę, potem niedziela, poniedziałek i wtorek będą bez streamów na Twitchu, ale materiałów czy to z T34-3, czy właśnie z tego Super Pershinga starałem się przygotować na tyle, żebyście wy mieli codziennie jeszcze przez jakiś czas materiały na YouTubie, no bo na pewno nie uda mi się tego utrzymać tak, żeby te filmy były codziennie, ale w ostatnim czasie jakoś to się udaje. To jest trzeci czołg, który jest po buffie, o którym robię materiał. Zostanie jeszcze STA-2, no ale to jest temat na inny odcinek. Ja postanowiłem ostro przycisnąć w tym momencie, poobijać te pojazdy. Pantera M10, STRV, Charionder to są pojazdy, z którymi nie mam problemu, jeśli chodzi o przebijanie, ale oczywiście cały czas bałem się artylerii. Największym zagrożeniem było to SU-130PM, które bez większych problemów może mnie przebijać. Wyeliminowałem duże zagrożenie, jedno z największych dla mnie. No artylerii nie mogę w tym momencie wyeliminować. To co wam mówiłem, jak gracie Super Pershingiem na blisko, no to wtedy ta stabilizacja, ta celność nie jest aż tak irytująca. Zobaczcie, że ja nawet w tych sytuacjach nie skupiałem działa do końca, bo po prostu była szansa na trafienie tej Pantery, a Pantera za chwilę by się cofnęła, ale to nieskupianie do końca nie zawsze popłaca, co zobaczycie w drugiej bitwie, w bitwie na Mińsku. W tym momencie już jest 4-1, zostaje jeszcze tam gdzieś T-78 i zobaczcie, jak ten Super Pers jeździ. On naprawdę to pamięta starego Super Pershinga, no to może zobaczyć, jej, jak on popyla, tak? A dodając jeszcze jeden z nowych modułów, czyli turbinę, której ja akurat nie jestem wielkim fanem, ale wiem, że wielu z was to wyposażenie akurat lubi, no to można tego Super Persa zrobić naprawdę całkiem dynamiczny pojazd. 6-1, zamieciona ta flanka, 2000 uszkodzeń zrobionych, 1000 asysty, niewiele HP-ków straconych i ciśniemy dalej. Niewyspotowany jeszcze Karro, KW-2, E-25 i 3 wrogie artylerie. Mamy teraz S-51, oddaję strzał, na dużym farcie weszło, Chiri dobija, ja mam 3 fragi, no i już 7-1, ponad 3000 HP-ków przewagi nad przeciwnikami. Jest następny bocian, jest tutaj francuski czołg 6 tieru z magazynkiem. Przed chwilą widzieliście właśnie strzał, który mimo niedużej odległości nie wszedł. Dobijam Panterę, no bo to trzeba skończyć lufę. Teraz na celownik biorę artylerię, ale fałka znajdująca się za mną mnie wyręczyła. Trochę szkoda, no bo wyrwanie chwastów zawsze cieszy. 4 fragi na koncie, 9-3, KW-2 losowanie za 257. Jeszcze jeden strzał będę potrzebował na dobicie tego czołgu ciężkiego. Niestety spierdzieliłem ten strzał i w tym momencie już spodziewałem się, że zaraz przyjmę potężną bułę z
pocisku odłamkowo burzącego. Tak się jednak nie stało. Dobiłem go. Piąty frag. Teraz dobijam czołg z paczek świątecznych 6 tieru z Francji. Zrobiłem specjalistę. No i jest 12 do 4. 3160 uszkodzeń zrobionych. 1200 asysty. I do tego jeszcze dwa pojazdy w grze. Ale no już tutaj dojechać będzie ciężej. Najlepsze jest to, że mimo wielu słabych bitew spowodowanych dostosowywaniem się do nowych realiów gry Super Pershingiem, ostatecznie po wbiciu tych 400 punktów Battle Passa, ja i tak miałem powyżej 95% odznaki biegłości, co wam potem pokażę, a to oznacza, że mimo wszystko dalej się z tym czołgiem rozumiem. Wygrywamy klasycznie 15 do 5 i przejdźmy do wyników. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła kolejna odznaka mistrzowska asa pancernego. To była moja pierwsza MK po buffie. 3397 uszkodzeń własnych, 1421 asysty oraz 6 fragów dało 1502 punkty bazowego expa na MK. To wystarczyło. Spora przewaga nad Charioterem. Chociaż on też swoje postrzelał i bardzo duża przewaga w expie, drużyna przeciwna no tam sobie zbyt dużo nie pograła, zwłaszcza zobaczcie, 3 ósemki będące na topie przy takim losowaniu, wszystkie ósemki zrobiły 0, to jest dramat na pewno dla tych szóstek. Jeśli weźmiemy tutaj ostatnią stronę, to mamy 20 strzałów oddanych, 18 trafionych, 17 z penetracją, tylko 255 uszkodzeń na dystansie powyżej 300 metrów, przejechane ponad 2 kilosy, na czysto zarobione 140 tysięcy z różnymi bonusami, wpadło 2478 punktów doświadczenia z różnymi mnożnikami. Patrząc po tym, za jakie wartości expa dostawałem pierwszą klasę, to wydaje mi się, że tutaj wymagania co do M-ki na Super Pershingu może poszły w górę delikatnie, ale też nie powiedziałbym, że jakoś szczególnie. Dalej uważam, że największy przeskok jest na czołgu T-34-3. Dobra, przejdźmy teraz do drugiej bitwy. No i moi drodzy, mamy drugą bitwę, losowanie jak marzenie, siódemki, szóstki na mapie Mińsk, czyli nieduża mapa, więc dużo śmigać tym czołgiem nie będzie trzeba, a do tego jeszcze nie ma artylerii, więc nic, tylko się cieszyć. Ja zapomniałem powiedzieć, że wcześniej jeszcze jak zaczynałem testowanie tego czołgu po zmianach, to grałem na początku z gaśnicą, ale przez to, że gdzieś jednak to losowanie częste na ósemki, na dziewiątki wymagało ode mnie zmiany stylu gry, grania gdzieś z dalszej odległości do przeciwników i wtedy ten czas skupiania i celność mnie irytowały, to stwierdziłem, że w jakiś sposób chcę to poprawić właśnie przez zamontowanie racji bojowych. Oczywiście zamiast optyki można wtedy dać wentylację, która też powinna wpłynąć na parametry działa, oczywiście zwiększyłaby nam też DPM. Najlepiej jakby to jeszcze była wentylacja fioletowa lub chociaż różowa, no to wtedy myślę, że taką zabawkę, że wtedy Super Pershing jeszcze by dużo zyskał. Ogólnie, jeżeli ktoś by chciał Super Persa zrobić sobie po prostu zabaweczkę, to ten pojazd ma duży potencjał, bo jeżeli wsadzimy sobie fioletowe czy nawet różowe moduły, no to podbijemy mu jeszcze DPM, poprawimy stabilizację i na przykład poprzez wentylację też wpłyniemy na ogólne parametry, a do tego jakbyśmy się chcieli bawić i strzelali w większości z APCR-ów, no to potencjał tego czołgu rośnie niesamowicie. Oczywiście spadnie potencjał do zarabiania kredytów, no ale można przecież grać i tak. Są premki takie, gdzie wiele osób po prostu gra nimi czysto for fun, nie patrząc na koszty. Jedną z takich premek to jest chociażby Buraz, gdzie bardzo dużo osób gra na Goldzie, tylko niektórzy grają też tak samo na Progetto i Super Pershing też jest czołgiem, który ma do tego bardzo duży potencjał, więc jak ktoś chce sobie zrobić jakąś zabawkę, to na pewno ten czołg warto pod tym kątem rozważać. Liczyłem, szczerze mówiąc, że przyjeżdżając na linii 1-2 sobie spokojnie powalczę z niższymi tierami, że te taki wrogi Super Pers czy chociażby 112 będą się klepały w mieście, a ja sobie tutaj zaoram szybko część medową, a okazuje się, że wcale nie, bo przyjechał i Super Pershing, przyjechał i T-29. Oj, to akurat dla mnie nie jest problem, ale jeszcze akurat teraz tego nie widać, jak na złość przyjedzie też za chwilę 112, więc no totalnie różny rozjazd, rozjazd, którego się nie spodziewałem, więc patrzcie też na minimapę, co się stanie mimo takiego rozjazdu z moją drużyną w mieście, bo zobaczcie, że Su-130PM on praktycznie nie gra, nie wiem czy na razie jest na AWK-u, ale nie uczestniczy w bitwie, stoi przy bazie. Obiekt 244 to akurat jest Shrod, więc trudno mieć do niego pretensje. Mój inny czołg ciężki 50 TP prototyp pojechał ostro do przodu, a T-34-3
Gdzieś jest chyba w tych okolicach ze mną, bo go na razie tutaj nie widzę. No i ja jestem na pierwszej linii, staram się gdzieś tu szukać przestrzałów. 112 oczywiście mogę trafiać po garnku, nie zawsze tam trafię, ale jednak i tak sobie strzelam. Strzelam, tu wejdzie, tu nie wejdzie i w ogóle nie zwracałem uwagi na to, że tak bardzo dużo marnuję pocisków. A jednak przyjdzie taki moment, że zacznę wracać. Oddawałem dużo takich strzałów właśnie nie na pełnym skupieniu, bo chciałem uniknąć oberwania od tej 112. Tu kolejny strzał. No jak widzicie, to działo też potrafi wnerwiać, bo część z tych strzałów spokojnie mogła wejść. 112 teraz wyjechała bokiem, też ten pocisk nie wszedł, a no dużo, dużo strzałów było takich, które mogłyby dużo, dużo zmienić. No ale niestety to jest też magia RNG, wyjeżdżam, zebrałem od Super Pershinga, nie spodziewałem się tego strzału od Super Persa wrogiego, byłem przekonany, że te czołgi, które się tu znajdują, no będą w stanie wyświecić wrogiego Super Persa, okazuje się, że nie. Dolna płyta 112 na tyle została wzmocniona kiedyś, że ja na tej podstawowej swojej penetracji nie jestem w stanie się wbić ze stuprocentową pewnością, jak jest skontowana 112. Teraz też kolejna sytuacja z pechem, bo 1 HP zostawiłem tej T20. Tutaj prawda jest taka, że powinienem załadować amunicję premium i tłuc tą 112 po dolnej płycie, za każdym razem przebijając, a jednocześnie spowodowałbym, że on już by tak nie kozaczył. A ja stwierdziłem, a popróbuję ze zwykłej, bo mam dobre losowanie, to może sobie więcej zarobię. No, tym razem strzał wojka nie był na skupieniu, ale wszedł i zobaczcie, ja mam już 3143 uszkodzenia zrobione, mimo że przegrywamy dwiema maszynami. Ale ta 112 cały czas mi tutaj przeszkadza i znowu, gdybym miała PCR-a, pewnie z dużym potencjałem przebiłbym tę 112, a tak czaję się jak pies do jeża i robię to z własnej nieprzymuszonej woli. Dla lepszej skuteczności w takich sytuacjach lepiej walić za PCR-ów. 112 się ode mnie odbija i znowu próbuję po dolnej płycie, tym razem weszło, już jest 2 do 7. Miasto się zaczyna sypać. Zastanawiam, co się dzieje na tej... co się dzieje w tej bitwie, że wszyscy giną. Ale wam coś pokażę. Mimo, że te czołgi, na które teraz będę narzekał, one przyczynią się do wygrania tej bitwy ostatecznie. Tutaj już zaspoileruję, że uda się to odwrócić. To nie grajcie tak. Nie róbcie takich rzeczy, co robią te moje topowe maszyny. Przed chwilą pokazywałem wam bitwę na linii Mannerheima, gdzie 3 topowe, wrogie maszyny, 8-tierowe przy losowaniach na szóstkach, nie zrobiły absolutnie nic. I teraz popatrzcie na to. Tu jesteście na topie. T34-3, który jest naprawdę teraz mocną maszyną, już w tej sytuacji, zamiast jeszcze próbować gdzieś tu walczyć z nami, pomagać, koleś już zwiał w te okolice dla TD-ków, w te okolice, licząc na to, że nas zaraz utłuką. SU-130 PM, mając potężne działo od początku, operuje tylko w tych 2 kwadratach, będąc bezużytecznym na polu bitwy, więc no nie da się tak grać, nie da się nawet będąc samemu brać ciężar gry na siebie całkowicie, nie da się w większości bitew, no mając 2 inne topowe maszyny totalnie źle grające i źle się ustawiające. No ale walczę dalej i zacząłem patrzeć, kurde, kończy mi się amunicja. Nawet jakbym tutaj zrobił jakiś epicki wynik, to mógłby być problem już z amunicją. Ja zrobiłem ponad 4000 uszkodzeń, ale patrzę, jak to się wszystko sypie, jest 3 do 8, mówię, kurde, taki wynik i cały czas jeszcze można tu coś postrzelać, a ja to chyba przegram. Takie miałem myśli, byłem mega wkurzony na te swoje 2 ósemki. No teraz kolejny zmarnowany strzał, bo liczyłem, że ten szwedzki czołg się inaczej cofnie. Teraz już udaje się go przebić, do tego wpada asysta, 4370 uszkodzeń zrobionych. Dobijam, 4 frag zrobiony, 4 do 8. Żałuję też strzału, który przyjąłem od 112, no bo teraz jestem tylko na strzał już od niej, a ona wymaga ode mnie aż 3 strzałów z przebiciem, więc wpływa to mocno na mój styl gry. Troszeczkę się cofam, SU-130 dalej beznadziejna pozycja, T-34-3 dalej stoi i totalnie się w tym momencie nie przydaje. 5 do 9, 3100 hapsów straty, jest 112, teraz nie chciałem się wystawiać, dlaczego strzeliłem tak po prostu na odwal się,
Gdybym miał więcej HP-ków, wyjechałbym i zaryzykował przyjęcie strzału, ale w tym momencie bałem się po prostu straty tych kapsów. Wiedziałem, że 112 się cofnie, więc starałem się celować po włazie, licząc na to, że może mi RNG poniesie. Teraz już skupiam bardziej i wchodzi. Wchodzi kolejny strzał. 4700 uszkodzeń zrobionych. Tym razem niestety jakiś strzał krytyczny. I przede wszystkim cofam. Cofam, staram się dbać o to, żeby nie przyjąć pestki, no bo będzie to dla mnie oznaczało koniec gry. Kolejny strzał nieudany, 112 na szczęście się w tym momencie odbiła, 6 do 11. Pojawia się jeszcze Skoda, 8 tier wroga, który ma full HP. Też tutaj oddałem strzał na zasadzie, może wejdzie, bardzo dużo strzałów niepewnych. Teraz bym już tak nie zagrał, starałbym się jednak te pestki robić pewniejsze. Mam nauczkę po tej bitwie, strzał za 220. Kolejna sytuacja, w której Super Persa mogłem zdjąć. Nie byłoby już tej topowej wrogiej maszyny, ale jednak nie polosowało. Niecałe 5000 uszkodzeń, to jest bardzo ładny wynik na Super Persie. T343 twardo zapuścił korzenie i stoi bezużytecznie. Tak samo SU-130 PM. 7 do 12, pada mi CS-44, ja zostaję sam. Jeszcze ostatnia próba strzelenia w 112 i teraz zastanawiałem się, co mam zrobić. Co ja miałem teraz w głowie? Pojechanie, raszowanie w tym momencie na 112 było dla mnie mega ryzykowne. Po pierwsze, bałem się, że mnie koleś skończy. Jest jeszcze Super Pershing, więc już mam tutaj dwie lufy do walki, ja jestem osamotniony, a do tego jest Skoda T27. Tej Skody bałem się najbardziej, bo koleś ma magazynek i koleś przede wszystkim ma duży zapas HP-ków. Więc wykorzystałem teraz moment, żeby skończyć 112. Mówię, nie pojadę pod dwie ósemki. Wiem, że tu już to wszystko padło dawno. Ten koleś ma beznadziejną miejscówkę, bo gdyby stał tu, to miałby jeszcze jakieś przestrzały na to, co się dzieje tutaj. Ja mówię, co mogę zrobić? Mogę jeszcze spróbować wykorzystać tego gościa, który jest tutaj. I nie poprzez stanie tu i świecenie tego, bo ja będąc, stojąc tu, w tym momencie byłem przekonany o jednym. Oni, ktoś z nich wjeżdża mi tu od boku na dupę i mnie kończy. Bo te 343 stojący tutaj nie ma szansy spotowania czołgów przejeżdżających w tych okolicach. Nie mówiąc już o tym, gdzie stoi moje SU-130 PM. Więc chciałem się wychylić, spróbować zaświecić coś na środku, żeby jeszcze te 343 chociaż wiedział, skąd wyjeżdżają. Może, żeby złapał jakiś przestrzał. I zobaczcie, wyjeżdżam, jest VKH, oddaję w nią strzał, jest T78. Na skończenie VKH ginie, wykończona przez T-34-3. Ja dobijam teraz T-78, robię 6 fraga. Jest jeszcze T-34-85M na dobicie. No i RHM zbieram od Kometa. Już wiedziałem, że i tak Komet mnie za chwilę zabije. Miałem nadzieję, że RHM może się odbije i go wykończę. Niestety padam. Mam na koncie 5727 uszkodzeń zrobionych, prawie 1000 asysty. I ja byłem przekonany, że w tym momencie jest przegrane. No bo mówię, no przecież ich jest tylu. T-34-3 zyskał na DPM-ie, ale przecież oni mają dwie ósemki. Mają w tym momencie też Skodę T-27, która może wyjechać, przyjąć i skończyć naszego T-34-3. Ale jak się okazuje, nieraz mówiąc wprost, wy macie gamoni w drużynie, okazuje się, że drużyna przeciwna ma jeszcze większych gamoni. I to jest przykład takiej bitwy. Patrzcie, co tu się będzie działo. Mój geniusz w SU-130 PM przy losowaniach na 6 tiery stwierdził, że pojedzie w okolicach bazy, pojedzie w stronę bazy wroga. My za to patrzymy na T-34-3, który ma długi czas ładowania, niezbyt dobry DPM, ale za to walnięcie na strzał, co przy czołgach będących na hita ma duże znaczenie. Wyjeżdża, wykańcza teraz wrogiego RHM-a. Nie wiem, co robi Skoda. Skoda powinna już dawno tutaj być, przyjechać i ogarnąć temat. A tak daje czas naszemu T-34-3. On strzela w Kometa. Komet teraz jest na strzał. Tak samo na strzał jest Super Pershing. Suka, zamiast przyjechać i pomóc, to jedzie twardo. No ale mówię, dobra, może kurde Suka to skapuje. Albo jak założy kapa, to Skoda lub Komet będą musiały się wrócić. Najważniejsze jest to, że Komet nie pojechał kapować, bo też mógł pojechać kapować, stać w bazie i nasz T-34-3 musiałby wyjechać, więc no, bitwa, no po prostu magia randomów. Super Pershing wyjechał bokiem, więc T-343 idealnie go skończył, nasza suka wjeżdża do kapa, ja patrzę, co on robi, tak patrzę na to, co się dzieje, mówię, to jest niemożliwe, co ja oglądam, co się dzieje w tych bitwach. Pokazywałem wam
bitwę na T343 moją, gdzie goście, którzy dawno powinni mnie wykończyć, no tego nie zrobili. I tu jest kolejna z magii randomów w WoCie w roku 2021. Ja oczywiście cieszę się, bo lepiej wygrać bitwę z takim wynikiem niż przegrać. No ale mówię, dobra, to już jest koniec. Mówię, nawet ten Skoda właduje, nie zabiję go na magazynek, ale teraz go wydoi, schowa się i do widzenia. Ale patrzcie, Skoda przyjęła, T343 przyjął dwa strzały. Komet nie przyjeżdża, nie pomaga w ogóle, nie wiem co robi. T343 tutaj ładnie kombinuje, chowając się za wrak. Skraca teraz dystans, utrudnia, gdzieś ta Skoda ma jakieś totalne problemy z ogarnianiem. Suka twardo kapuje, więc mówię, dobra, to Komet pewnie pojechał dekapować bazę, nie? T343 oddaje kolejną pestkę, ale potrzebuje jeszcze dwóch strzałów, to jest ponad 20 sekund. A Skoda dopiero teraz strzeliła. On trzymał tę jedną pestkę, nie wiem dlaczego. No i nie przebił, no znaczy przebił, ale no teraz jest na przeładowaniu. Bardzo długo, dużo czasu stracił bez sensu. I T343 radzi sobie. I ktoś powie, a czepiałeś się, gonci, teraz bitwę wygrywa. No tak, to fakt, teraz wygrywa bitwę. Ale żeby on mógł teraz wygrać bitwę, ja musiałem wcześniej się trochę nastrzelać. A gdyby on mi pomógł, to prawdopodobnie on i ta suka, to już by ta bitwa była wygrana dawno, bez takich nerwów. Ale za to wy teraz możecie zobaczyć, co nieraz na tych randomach się dzieje. Dobra, bitwa wygrana, zobaczmy na wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tam wpadła kolejna odznaka mistrzowska Asa Pancernego, duży koliber i specjalista. 5727 uszkodzeń własnych, 939 asysty oraz 7 fragów na małej mapie Mińsk dało mi naprawdę bardzo ładny wynik. 1858 punktów bazowego expa to mój wynik na Super Pershingu i tylko żałuję, że nie dane mi było jeszcze powalczyć, bo tutaj można było naprawdę wykręcić solidny wynik. T343, który moim zdaniem zbyt szybko pojechał się chować, ostatecznie zrobił też spoko wynik. 3310 uszkodzeń, 4 fragi, ładny exp. 130 PM, ma 877 uszkodzeń zrobionych, ale ja wam coś zaraz pokażę. We wrogim teamie ósemki coś tam porobiły, no ale no, nieraz można po prostu paść ze śmiechu, patrząc na te randomy. Ja jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Jedna z moich najlepszych bitewek na tym czołgu, jeśli nie najlepsza, nie wiem, czy miałem więcej expa, nie pamiętam, szczerze mówiąc. 45 strzałów oddanych, 34 trafione, 28 z penetracją. Tu powinno być zdecydowanie lepiej, zdecydowanie więcej powinienem skupiać do końca, ale też mogłem mieć troszkę więcej szczęścia. Zablokowane przez pancerz 2200 HP-ków. Mówiłem wam, że przy takich losowaniach ten pancerz jeszcze coś znaczy. Przejechany dystans ponad 2 km, zarobione na czysto 163 tysiące kredytów, 14 214 expa wpadło, moi drodzy, za tę bitwę, ale patrzcie na kolejne perełki w tej powtórce. Moja topowa maszyna SU-130 PM zrobiła sobie zagończyka. To znaczy, że przez całą bitwę nie był wyspotowany. No, można i tak. Można, moi drodzy, właśnie i tak. I teraz, żeby nie być gołosłownym, po rozegraniu, po wbiciu 400 punktów tutaj tej mojej przepustki bitewnej, utrzymałem odznaki biegłości na poziomie 95% i prawie 0,5%, co jak na mnie i na moją obecną formę jest naprawdę wynikiem mocno zadziwiającym i nie spodziewałem się, że uda mi się utrzymać to na tym poziomie, zwłaszcza, że miałem dużo naprawdę słabych bitew na tym Super Persie, zwłaszcza dopóki się nie nauczyłem, że już na ósemkach i dziewiątkach nie wolno kozaczyć, ale i tak wydaje mi się, że warto się z tego cieszyć. Mam rozegrane ponad 500 bitew na Super Pershingu, więc myślę, że trochę o tym czołgu powiedzieć mogę. Dalej bardzo lubię ten pojazd, może nie aż tak bardzo jak jeszcze kilka lat temu. Wydaje mi się, że jednak T343 dawał mi trochę więcej frajdy, bo aż tam tak bardzo nie musiałem patrzeć na matchmaking, ale mimo wszystko Super Pershing dużo zyskał i poprawa mobilności to był moim zdaniem strzał w dziesiątkę i tutaj brawo dla Wargamingu, więc to już oczywiście pozostawiam wam, który pojazd wy ocenicie najlepiej, jeśli chodzi o zmiany. Ja planuję jeszcze jeden taki odcinek, jak skończę też omawianie STA2. Dla mnie Super Pershing dalej maszyna, którą polecam, dalej jeden z moich ulubionych czołgów.
Rozumiem się z tą maszyną, lubię ją i tyle, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile kosztuje, to tym bardziej wydaje mi się godna polecenia i ja ją polecić mogę, ale nie gwarantuję wam, że wam się będzie podobała, bo zawsze w tej grze jest tak, że co podoba się jednemu, to nie musi podobać się drugiemu. Mam nadzieję, że ten długi materiał wam się podobał. Piszcie koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie o Super Pershingu po zmianach, co zauważyliście, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Chętnie poczytam wasze komentarze, podyskutuję z wami. Liczę, że dacie mi tutaj łapkę w górę za ten długi materiał. Napiszecie jakiś komentarz od siebie, nawet jakiś krótki komentarz dla statystyk. Moim patronom i wszystkim osobom nieprzywijającym reklam dziękuję pięknie za wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach. Życzę wam miłego dzionka i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.